może jeszcze kilka słów o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Zabiegaliśmy o to, aby to była nasza patronacka uczelnia. Jesteśmy bardzo radzi, jesteśmy tutaj od 2 lat. Natomiast ostatnio mamy szczególny powód do satysfakcji, my i uczelnia, ponieważ uczelnia wygrała projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt miał nazwę Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. U podstaw tego projektu istniała idea społecznej roli nauki, czyli uczelnia wychodzi na zewnątrz. Ta rzeczywiście wychodzi, bo ma Uniwersytet Dziecięcy. I w ramach tego projektu uczelnia współpracuje z 5 uniwersytetami trzeciego wieku, czyli z Brzeskiem, Dąbrową Tarnowską, nami, Kromką Chleba, Uniwersytetem przy Kromce Chleba, Akademią Seniora w Mościcach. Na realizację tego projektu jest kwota 160 tysięcy dla tych 5 uniwersytetów i działań, powiedziałabym, operacyjnych uczelni. Ale główna wartość polega na czym innym. Polega na tym, że część zajęć na tych uniwersytetach przejmą pracownicy naukowi dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. My ogromnie się cieszymy, że rozpoczną się różnorodne warsztaty prowadzone przez Instytut Sztuki. Różnorodne warsztaty psychologiczne, treningi uważności prowadzące przez panią Urszulę Kozioł. Różne warsztaty z obszaru medycyny i pielęgniarstwa prowadzone tutaj przez stosowny Instytut Zdrowia. A także warsztaty informatyczne na bardzo wysokim poziomie. One są adresowane dla ludzi, którzy już elementarną wiedzę posiadają. Jeśli na to nałożymy jeszcze cały szereg warsztatów z obszaru humanistyki, z obszaru profilaktyki, ochrony zdrowia, to tworzy się bardzo piękny projekt edukacyjny. Ale muszę z całą mocą mówić, że jest to projekt edukacyjny. To tu brak jest imprez integracyjnych, brak zajęć o charakterze kulturalnym. One wszystkie służą takiemu wzbogacaniu się w obszarze intelektu i służą w ten sposób jakiemuś rozwoju osobistemu każdemu ze słuchaczy. To pilotażowy projekt. Jestem przekonana, że on się nam powiedzie, no a w przyszłym roku to my dopiero zbudujemy pomysł. Ale korzystacie również z innych projektów, bądź macie taki zamiar? Tak, 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 bo mówiąc, że głównie to edukacja, ale sięgamy również po projekty z obszaru upowszechnienia kultury. Te są dla nas bardzo cenne i one niejako wzbogacają to, o czym ja mówiłam. Sięgamy w mieście regularnie po projekt z obszaru aktywności w strefie kulturalnej dla seniorów. To projekt, który mówi o naszych działaniach warsztatowych, artystycznych. One zawsze kończą się formą prezentacji w postaci spektakli muzycznych, koncertów, wystaw plastycznych. Sięgamy po projekt Mecenat Małopolski, a także po projekt Marszałka Województwa Małopolskiego z obszaru wsparcia dla osób starszych, wsparcia w obszarze, powiedziałabym, że ćwiczeń fizycznych, rehabilitacji i wiedzy o zdrowiu. Będziemy sięgać jeszcze po kolejne, jeśli się pokażą. A wolontariat? O tak, 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 tak. To jeszcze mamy takie projekty, jak na przykład UTW dla Społeczności, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EON i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Mówię o tych projektach tegorocznych. Ten projekt rozpoczął się już w ubiegłym roku, niebawem się będzie finalizował. Bardzo piękny projekt, który mówi o działaniach wolontarystycznych naszych słuchaczy, a także studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studentów, oni też będą kiedyś, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To taki przykład tworzenia pewnych mostów pokoleń w działalności na rzecz innych. Jest to bardzo bogata i atrakcyjna oferta dla słuchaczy. A proszę powiedzieć, jak to jest? Czy słuchacze Uniwersytetu są również członkami klubów seniora w swoich środowiskach, na osiedlach? Cała filozofia istnienia Uniwersytetu polega na tym,
że tu się zdobywa pewną wiedzę. Ta wiedza ludzi motywuje do przeróżnych działań i wszystko potem jest właściwie funkcją. Stąd też ludzie nawet powinni, i o tym mówimy, korzystać z przeróżnych form, które ich aktywizują społecznie, kulturalnie. I na pytanie gdzie, to ja odpowiadam, a gdziekolwiek. Wszędzie, w teatrze, w kinie, w klubach seniora, w innych organizacjach senioralnych. My dajemy pewien zastrzyk, pewną stymulację, pewną wiedzę, a potem to już z tym potencjałem słuchacz no po prostu wie, co zrobić i może to robić w miejskiej przestrzeni, gdziekolwiek. Jest super. I to jest najpiękniejsze w działaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Edukuje dla wszystkich. Dziękuję ślicznie. Piękna myśl. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie za rozmowę.